cześć siemanko, siemanko, z tej strony Grywciu. witam was w pierwszym odcinku *Titled Grail The Fall of Avalon. Słuchajcie, na wstępie chciałem wam tylko powiedzieć, że grę otrzymałem za darmo od wydawcy w celu sprawdzenia. To co jest ważne to to, że jest to RPG naprawdę niezły, ogrywaliśmy go chwilę na streamie, tak żeby sprawdzić jak to się gra. I muszę przyznać, że stwierdziłem, że no dobra... Jest naprawdę fajną gierką, zrobimy z niego serię na YouTubie. No i oto jesteśmy, słuchajcie. Oto jesteśmy. A tymczasem klikam nowa gra, niech to się wczytuje. Nie, nie pamiętam, jak to się zaczynało, jak dobrze pamiętam, chyba najpierw jest trailer, w sensie trailer, wstępniak. O właśnie. Zanurzmy się w tym. Red death. 600 years ago, King Arthur led the great escape from the homelands. Where our kingdoms were ravaged by the plague. Leading people to Avalon, he started the Age of Conquest and took the island from the Four Dwellers. Using the mysterious powers of Menhirs, together with Merlin, they cleansed the land of the weirdness, a primordial force of chaos and possibility. But now, long after the death of the king, Camelot is in shambles as Avalon fractures into chaos. Old legends are gone, and the weirdness is creeping back into our lands. The bleeding heart of the plague has started beating once more. And the Red Death has returned. Rulers of the Island Asylum, an order of the Red Priests, are desperate to stop it. By any means necessary. Walking in one of their cells is a stranger, who might bring a spark of change to this cursed island, stawiane w everlasting autumn. I to jesteśmy my. No, także słuchajcie, no, kreator postaci naprawdę jest całkiem niezły, mimo tego, że macie jakieś tam podstawowe. Podstawowe postaci, tylko z nich zdefiniowanych można się pobawić. Natomiast nie będziemy się tu za bardzo rozwodzić. Wybierzmy sobie może. O, z gęby. W sumie chyba ten lepiej troszeczkę wygląda. Dobra, idźmy dalej. Płeć mężczyzna, kondycja ciała nie, no wiadomo, może sześciopak, nie. Sześciopak wiadomo, o co chodzi, no. Jak najwięcej sześciopaków, sześciopaku. W sześciopaku. No, jeśli chodzi o samą skórę, w ogóle śmieszne jest to, że odcienie i ten tu i po, jakby nie wiem dziwnie mam wrażenie że coś tu, coś tu nie zagrało tak jak trzeba no albinosa nie będziemy sobie robić A jakiś taki przeciętny europejski mężczyzna jeśli chodzi o sam wygląd twarzy może tak bardziej w stronę elfa jest coś takiego jest sprawdźmy nie można takiego żula pod sklepu co najwyżej zrobić. A może to i jest jakieś wyjście. A jak już żul, to oczywiście zarośnięty. Kurna, ale ma kitek wywinięty do boku. Czy to taki bardziej zadbany? Zadbany menel. O, no nie no. Kurna. No i pomysł mi się zepsuł przez to, że nie ma takich włosów, jak ja chciał takich, wiecie, turbo zarośniętych. No ale dobra, weźmy sobie jakieś tam, nie wiem, rude włosy. Jak już idziemy, to już idziemy, nie? Po całości. Dobra. Nie, to mi się nie podoba. O, na świętego Mikołaja. Szkoda tylko, że koloru brody nie da się ustawić. To byłoby ciekawe, nie? Żeby zrobić kolor łba w jednym kolorze, kolor brody w drugim. No ale no niestety się nie da. Niestety się nie da. A azyl na wyspie nie. To sobie zostawiamy. Tryb. Y, poziom trudności normalny. Będzie, myślę, że zdecydowanie wystarczający i zobaczycie to może nie na początku, ale troszeczkę później. Bo tak jak mówię, jak już chwilę pograłem, to kurde, na początku jest. A zresztą, co ja będę Wam mówił? Zobaczycie. Zobaczycie. No. Dobra, imię Piotr. No, tu zobowiązuje, Akceptuj. Czy na pewno chcesz grać tą postacią? No, taką stworzyłem, więc chyba tak. Więc chyba tak, tak by wypadało. Co to znaczy bez mordobicia? A może ja bym chciał się tego... Siedem przykazań głównych. Pierwsza była prorok. Potem pojawiło się słowo, słowo jest święte. Papież, jego kardynałowie oraz kapłani otrzymują słowo, słowo jest drogą. O Jezus, tu wszystko słowo się rozbija. Wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami głodnymi słowa, słowo jest pożywieniem. Wspólnie uświęceni cierpiący, idziemy szlakiem pielgrzyma, słowo jest naszą siłą. Pokutujemy mierząc się z próbą moru, słowo jest naszym lekiem, kapłani... No to po co oni wymyślają jakieś lekarstwa na czerwony mur, jak słowo jest lekiem? No niech dużo gadają ze sobą po prostu. Kapłani odziani w czerwień prowadzą nas ku łasce. słowo jest zbawieniem. Nie ma innych świętości poza słowem prorokini oraz wolą czerwonego kościoła. Bądź silny w wieża zostaniesz wynagrodzony. No dobra. No ciekawe. O, tu widzę, że nam kolega już kojpnął w międzyczasie. Ale dobra, pogadajmy z And trust me, you don't. Czemu? No to chodź, chodź, no spróbujmy się. no Co robiliśmy w lesie? O, ale tu są. A tak, bo tu są bonusy jeszcze za odpowiedź. W zależności od tego co odpowiemy, dostaniemy dany bonus. I teraz tak, chciałem zaciągnąć się do armii, no to mamy bonus do broni. Mi się dobicia się po prostu. Polowałem to bonus do łucznictwa i do skradania się. Ukrywałem się, no to bonus broni, łucznictwo, pancerz i skradanie. I szukałem starożytnego miejsca kultu. To jest magia plus miecze. Czyli w zasadzie taki. Mm, nie wiem jak to nazwać. Taki magik. No to trzecie to. skrytobójca. Złodziej, coś w ten deseń. Drugi no to łucznik wiadomo, no i pierwszy to typowo, typowo, no... agro miecznik przyjąć wszystko na klatę. Kurda, zastanawiam się, uniki, zwinność. Może to, bo to my tak, broń jednoręczną, łuczni łucznictwo, pancerz, zwinność i skradanie. W zasadzie wszystko co ma sens. No dobra, weźmy to co? Staram się unikać walki, czy łuk? Kurna, ale jak dam staram się unikać walki, to dostaję kradzież i wytrych, a tu mam tylko uniki i ucznictwo. Mm. nie, no to raczej, raczej to. Your predecessor in this cell knew how to put up more of a fight. I'm missing a tooth thanks to him, but he's missing more. Look closely over there. See that little white gleam on the wall? Bits of his skull. Okay. That was easy. I thought it was a trap. I always found it. What is it? What is it? Oh. oh! Co jest? Co jest? puzzling that these people won't bathe. you, i understand, you're literally rotting in this damned cell, but them, there's just no excuse for the stench. oh, there they are, finally. I no, vítam, Panie I know a million questions forming in your head, but they'll have to wait. one of these keys will open your cell. when you get out, head left. i'll scout ahead. No dobra, tak zrobimy, tak zrobimy, słuchaj. Otwieramy. Co ty tu masz, kolego? Dawaj, wszystko. Dobra, plecaczek. Trzeba się poubierać. Strzały. No co z tego, że strzały, jak głuku nie mam? To to jest za bullshit? No i tak, jeśli chodzi o samek kipunek, naprawdę wygląda to nieźle. Powiem wam. bo tak zbroje i mamy jaki ciężar jest przy nim. Jest napisane, więc to jest też fajne. Dodatki do zbroi. Yy, tutaj jakieś miejsca dam na przedmioty automatyczne i tak dalej i można wybrać 4 sety broni. Więc szczerze mega fajne jest to, bo można sobie tak na drugi set zrobić łuk na przykład, nie, na pierwszy miecz starczą, na trzeci nie wiem, miecz dwuręczny na przykład. Więc naprawdę fajnie to wygląda. Jeśli chodzi o sam plecak, to macie fajne sortowanie to też jest dla mnie na mega plus. No i zadania, no tutaj tak klasycznie. Trochę to ogólnie, jakbym miał porównać do czegoś tą grę, to troszeczkę przyrównałbym ją do takiej mieszanki. Hmm. Gotika ze Skyrimem? To chyba by było najlepsze takie. Yy, nawiązanie, tak mi się wydaje. Nawiązanie, połączenie. No, no i mamy też dokładne biegłości ze wszystkiego. Więc też fajnie, że możemy sobie gdzieś tam to sprawdzić. Ile punktów mamy z czego? No, z tej kradzieży mamy dość dużo, więc, no. Podoba mi się to. Naprawdę mi się to, słuchajcie, podoba. Wracając. Idziemy sobie. On mówił, żebyśmy poszli w lewo, ale. No to jest gra RPG. No nie będę szedł w lewo, jak mogę iść też w prawo, prawda? Zacznijmy sobie od samego końca, może. A, dobra, tu się nie da przejść. Tutaj są te przykazania. Tego nie będę zbierał. Jakieś piwerko, bielunie, to tak. Słoiki z tego, co tam widziałem Wcześniej, bo No tak jak wam mówiłem, troszeczkę pograłem, to Słoików, wiader i jakiś takich guwion się nie opłaca zbierać Bo najzwyczajniej w świecie oni nam po prostu zabierają miejsce A nic z tego tak naprawdę nie wynika, ale bimber za to, to myślę, że na pewno Dobra Szafka, o Dobra Wytrych, otwieranie, w zasadzie powiedziałbym, że klasycznie jak w każdej grze nie wiem, czy tak naprawdę w jakiejś grze się to różni, w sensie operujecie AD i przekręcacie i tyle, nie? Nic, nic więcej jakby szczególnego w tym nie ma, nic więcej jakby szczególnego w tym nie ma, te drewniane pałki se weźmy, miód pitny sobie weźmy, dobra, tu już tych ciuchów nie będę brał, no i są śpiwory porozmieszczane na mapie i można sobie w nich po prostu odpoczywać... No, a tak poza tym macie garnki do gotowania. Macie garnki do gotowania, z tym, że nie mam, żadnych, nie mam żadnych przepisów, to raz. A dwa, że nie mam też oprócz przepisów. No to zup i całej reszty. Czemu te baby są wyrysowywane wszędzie? Gotowanie dla opornych. Gotowanie dla opornych, proste przepisy z prostych składników, część pierwsza. Nie każdy urodził się z doskonałym wyczuciem smaku oraz pokładami kulinarnej wrażliwości. Jeśli zaliczasz się do grona takich osób z skarmeńku, nie martw się! Oto ja, ciocia Milred, wychodzę z inicjatywą do jednostek o wyjątkowo tępym guście jedzeniowym. Jak to zwykle powtarzać, część została stworzona do tego, by jeść przy wykwintnych stołach, a druga część, by jadać resztki z podłogi. Niemniej jednak nie jest to oczywiście żaden powód do wstydu. No. Także tak. No i dostaliśmy tam jakieś tłuczone ziemniaki, strawę. Strawne żeberka? To było? By the way, No. Kolega miał chyba ciężki dzień. Trzeba przyznać, że chyba ciężki. Ciężki początek dnia, ale oj! Coś tu się psuje, bo widzę, że kreb zmienia kolor. W zależności od tego gdzie się stanie, ciekawe. To pewnie rzut światła tak yy, zmienia. Tak zmienia to wszystko. Piękna Liliana w komnacie rozkoszy. O kurwa. Sil Osbert nie czekał długo. Zatrzasnął za sobą drzwi i zamknął je na zasuwę. W kilku zdecydowanych krokach zbliżył się do Liliany i silnymi ramionami objął jej kibić. <grym zniszczyła> Uniósł ją, jakby nic nie ważyła i głośno dysząc rzucił na ogromne łoże. O, kurwa. Jakby się komuś chciało czytać, to wam zostawiam. Sobie po prostu zatrzymajcie. No, No, cóż Taran, otwór w otwór Dobra, idźmy, idźmy, bo to Jezus Maria Dobra, klucz więzienny Coś tu mamy oprócz tych siedmiu przekazań? Nie Dobra, idziemy dalej A, i tu już wytrychy są Tu jeszcze nie, ale tam już wytrych To oznaczać pewnie ma, że tutaj są jakieś lepsze rzeczy Dobra, otwórzmy sobie to tych. A to w ogóle wytrychy bardzo łatwe są no, A, to easy Dobra, szałwia Bieluń. W ogóle mega mi się podoba to, że na tych podwieszeniach można ściągać te rzeczy. Właśnie, widzicie? Mega to wygląda, tak szczerze? Mało kto w grach o tym pomyślał, a to jest naprawdę zajebiste rozwiązanie. Dobra, Majaki strudzonego umysłu. Ciemne noce tutaj nie mają końca. Wszystko oddycha i woła potem pięcio. Podszedł do mnie czerwony kapłan i włożył ogień w moją piersi. Ale wiedziałem, że tak ma być. Poprzedniego wieczoru odwiedził mnie pierwszy i jedyny król. Artur płakał. Potem wyciągnął do mnie ręce. Nie dwie, ale cztery. Nigdy nie byłem bliżej łaski króla, nagle zniknął. Krwawiące serce plagi bije w szaleńczej rozpaczy. Raz dwa, raz dwa. Słyszę jego rytm za ściany. Wiem to, czuję to. Organiczna maszy. Tak organiczna maszyneria, która stworzyła to miejsce i tych ludzi, szukaj, przyłóż uszy do ściany, słuchaj. Jezus, na zapiski z leczenia. Pacjent dobrze reaguje na wstępne leczenie, choć fizyczne objawy czerwonego moru nie zmniejszyły się. Wydaje się, że poczyniliśmy pewne postępy w zakresie jego stanu psychicznego. Postanowiłem przyspieszyć kurację wprowadzając lulka czarnego aplikowanego podskórnie. Lolek czarny, ciekawe. Zaczniemy od małych dawek. Pacjent będzie musiał zapisywać swoje sny w wyznaczonym dzienniku. Wpis drugi. Pacjent wykazuje ogromne postępy. Martwią mnie jednak jego intensywne reakcje i skłonność do paniki. Będę musiał wprowadzić łagodny środek uspokajający. Miejmy nadzieję, że zrelaksowany stan pozwoli mu ukoić jego lęki i otworzyć umysł. Stan pacjenta wydaje się być słabszy niż początkowo oceniano. Po przebudzeniu albo wchodzi w krótkie sny katatoniczne, albo kuli się w kącie, mamrocząc do siebie. Mam nadzieję, że jak czytałem to, to nie odczuliście zasłoniętego mikrofonu, bo kot mi wlazł na biurko. Więc mieliście chwilę kociej dupy przed mikrofonem. Po ostatniej nocy pacjent stał się w pełni katatoniczny, nie rusza się, nie reaguje na bodźce, nie przyjmuje pokarmu ani wody. Nie można nic więcej dla niego zrobić, śmierć wydaje się być najbardziej miłosiernym rozwiązaniem. Następnie przeprowadzę sekcję zwłok, aby ocenić potencjalne zmiany w mózgu pacjenta. Każde takie doświadczenie przynosi nam ogrom wiedzy. O Mengele też tak mówił. Dobra, idźmy dalej. Tutaj chyba nic nie ma z tego co widzę, więc nie będę właził. Tu w zasadzie też siedem przykazań wszędzie leży, no to walić to. Ależ go ładnie tutaj udziubł w klatę. Dobra, winko, kapustka, cebula, czosnek, zajebiście to wygląda, co? I to normalnie, no dobra, no one, ta grafika nie jest nie wiadomo jak super, nie? Ale szczerze, według mnie wygląda to naprawdę dobrze, nie? Wygląda to naprawdę dobrze. O, a tutaj jakieś rzeczy są jeszcze na górze. Ja tego nie widziałem wcześniej. O! Czyśby coś dla wytrawnych skoczków, ale chyba nie da się tu wskoczyć. Kurwa, dobra. Jeszcze raz. A, bo tutaj jest, no dobra A ziemnioki tutaj są tylko Kasza i ziemnioki Dobra, to se tak to weźmiemy Stary list i wytrych Stary list Najdroższy martynie W końcu dotarłam do azylu na wyspie Przeszłam wstępne badania lekarskie Ojciec Wangan powiedział, że moje objawy wskazują na bardzo wczesne stadium Czerwonego Moru i że bardzo dobrze zrobiłam, że przybyłam tu z własnej woli. Obiecał, że zrobi wszystko co w jego mocy, aby mi pomóc i żeby nasz syn, pisze syn, bo czuję, że to on, Martin, urodził się zdrowy. Wiem, że miałeś wątpliwości co do mojego przyjazdu tutaj, ale naprawdę jestem dobrej myśli. Będę Was na bieżąco informować o postępach mojego leczenia. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Kocham Cię i tęsknię. Na zawsze Twoja Katrin. Myślałam o imieniu L. Jak Ci się podoba? Mniej więcej tak właśnie Mniej więcej tak mi się podoba. Jeśli o mnie chodzi, no to to znacie moje zdanie już. Dobra, pozbieraliśmy, ale to by oznaczało, że ten list nigdy do niego nie dotarł, skoro leży tutaj. Dobra, zimnioki jest jeszcze szkatułka. A ona już nie jest bardzo łatwa, tylko łatwa. Dobra. To już faktycznie ciężej się otwiera. Miksturki leczenia przydadzą się na pewno. Dobra, ciekawe, czy ja wziąłem coś, co jest gówno warte o właśnie i dużo waży. Jakby umówmy się, że jeśli coś jest warte do 20. tego złota i waży koło kilograma, to to trzeba wyrzucać. Bo szkoda miejsca po prostu. Szkoda, słuchajcie, miejsca, a tego dropu jeszcze tutaj trochę... Będzie! Jak się kurwa wystraszyłem! Jesus! Dobra, nie umarły idzie. Dobra, trzeba się, trzeba się z nim bić. No, panie! Ale pan mi tu. No. Dobra, szybciutko poszło. Skrzepy weźmiemy, zakrojone koszulę nic nie zostanie. Kurwa, Frankensteina tutaj zrobili. Frankensteina normalnie. Raport z autopsji: Szał... o, szałwia to się Szałwia się przyda. Oleje rybne jakieś. Koszyk nie. Serce się może przyda. Nie wiem w sumie do czego jeszcze. Ale zobaczymy. Kurna, oni się tak. CO TO JEST ZA mutanty? ty? Chyba, że to jest ten czerwony mur, który wychodzi z człowieka To... To by wiele tłumaczyło te... Korzenie w zamku Ja pierdolę, jakie tu mutacje są Czyli, że co, że z czerwonego moru też nogi odrastają? W sensie kończyny ogólnie? Jesus, Trochę pojebane to, szczerze Jakieś kwiatki jeszcze rozrysowywali. Ej, ale tak to wygląda: jakby im po prostu członki odrastały, jak mają, jak zapadną na czerwony mur. To jest ciekawe w sumie. To jest mega ciekawe. Dobra, raport z autopsji. Obiekt 17. Wykonałem otwór trepanacyjny w lewej kości skroniowej. Wnętrze czaszki wydaje się być pełne krwi zgęstniałej, częściowo zakrzepłej. Otworzyłem czaszkę przez. Odpiłowanie i sklepienia usunąłem nienaturalny nadmiar fluidu. Przepiłowałem sierp mózgu, stosując sznyt Morgany, przeciąłem nerwy i rdzeń. Usunąłem mózgowie. Ma ono kształt nieprawidłowy, spuchnięty, jakby rozsadzony od środka. Nacząłem zatoki żylne i odtłuszczyłem... odtłuszczyłem skorupę mózgową od podłoża kostnego. Podstawa czaszki jest nienaruszona, bez pęknięć. Umieściłem mózgowie w miksurze alkoholu i olejów cedrowych do dalszego badania. O kurwa. Dobra, nieźle tu się chłopaki bawili. O, tutaj są jakieś itemsy jeszcze. To trzeba... Słuchajcie, wszystkie te miejscówki trzeba zbadać. No niestety, no sorry. No sorry, ale no jak to jest RPG, no to wiadomo jak to działa, czyli zabieramy wszystko. Notatki z leczenia eksperymentalnego. Na grupie trzech pacjentów z łagodnymi objawami czerwonego moru zdecydowałem się przetestować nową metodę leczenia z użyciem tkanki i stopy dotkniętej przez dziw. Dobrze, nie K. W ciągu ostatniego tygodnia pacjenci otrzymywali wraz z pożywieniem surową mączkę kostną pochodzącą od wydrbestii. Wyniki były następujące: pacjent pierwszy okazało się, że cierpi raczej na dur brzuszny niż na czerwony mur. No, Spaliliśmy ciało. Pacjent drugi. Trzeciego dnia zaczęła zachowywać się chaotycznie. Drapała ściany, szarpała się za włosy i krzyczała bez sensu. Piątego dnia było tak, jakby wstąpiła w nią jakaś nieludzka siła zerwała trzymające ją łańcuchy ze ściany i zaczęła wyginać żelazne pręty swojej celi. Na szczęście jej serce odmówiło posłuszeństwa, zanim udało jej się uciec. Więcej dowiemy się z sekcji zwłok. Pacjent trzeci. Wydaje się, że mączka kostna ma niewielki lub żaden efekt. Choroba postępuje w swoim zwykłym tempie, ale umysł pacjenta wydaje się nienaruszony. Będę kontynuować leczenie i uważnie go obserwować. No i same wnioski. Pomimo niejednoznacznych wyników nie uważam tego eksperymentu za nieudany, zwłaszcza u pacjentki drugiej, u której postęp choroby wydawał się drastycznie zwalniać. Gdybyśmy tylko mogli złagodzić niekorzystne skutki, być może Zbliżylibyśmy się do znalezienia lekarstwa. No właśnie. Być może. To jest bardzo trafne określenie. Być. Co to jest za bestia na stole? Dobra, tu trzeba wejść. Tu trzeba wejść, zobaczyć, co nas czeka. Kurna. Mam nadzieję, że coś takiego na mnie nie czeka na dworze. Mam nadzieję, że nie czeka. No ale zobaczymy. Dobra, krew potwora, język utopca. O, to był utopiec, tak? Nie, trochę za duże chyba jak na ten jak na, jak na utopca. Rząd pomiarowy to nie potrzebuje. Zapiski o mutacjach dziwu. Zmiana mutacyjna niewielka, lecz obejmująca organy wewnętrzne. Serce powiększone o rozmiarach dwóch piersi. Pięści, nie piersi, kurwa. Dwóch pięści dorosłego mężczyzny, zwiększona wydolność płuc. W żołądku resztki niestrawionego ludzkiego mięsa, należące najpewniej do denata, widoczne ślady po odgryzieniu tkanki na rękach. Obszar mutacji całościowy, połączenie organów wewnętrznych ludzkich oraz świńskich. What? Dwukomorowy żołądek, znacznie rozbudowana pojemność, zrośnięte z ciałem, połączenie naturalną tkanką, racice... Głowy przerażająco zespolone Kurwa to co to było ty Czy to i racice i tego Nie wiem ziomek się połączył ze świnią czy o co chodzi Tworzę to dzisiaj o dziękuję bardzo Dziękuję serdecznie czy Są tu jakieś rzeczy nie piła Duża butelka szklana Serce już chyba nic więcej nie ma. No i notatki ojca Wangana. No, na razie jest dużo czytania, więc ten pierwszy odcinek w zasadzie to będzie taki mocno fabularny bym określił, bo wydaje mi się, że później już powinno być troszeczkę więcej walki i zwiedzania. No ale dobra, skupmy się. Obiekt 37. Imię i nazwisko Katrin Guskart Kobieta, 22 lata, drobna, koścista, w siódmym miesiącu ciąży, objawy typowe dla czerwonego moru, blado-czerwone plamy wielkości paznokcia na twarzy, szyi i ramionach, przyczyna śmierci, poród. What the hell? Uwagi, ekspozycja na dziw mogła zmienić psychikę kobiety, wybuchy złości, melancholia. Jeśli chodzi o zmiany fizyczne, płód wydawał się być znacznie bardziej dotknięty efektami dziwu niż matka. Po, pierwsze standardowej, po pierwszej standardowej sesji leczenia płód zaczął gwałtownie rosnąć. Po drugiej, potroił swoją masę. Musiał zostać wydobyty z macicy za pomocą cięcia podbrzusza. Kobieta nie przeżyła zabiegu. Aha. Jego tors i głowa były nienaturalnie zrośnięte i wyglądały jak ogromny kawał wołowiny. Jego kończyny były słabe i zwiotczałe pomimo swojego monstrualnego wyglądu. Okazało się, że ma szansę przeżyć. Więcej badań na ten temat. Na temat 0.38 wkrótce hmm, Ciekawe Czy to 0.38 to To to? Nie no wygląda normalnie jak Dwóch ludzi W sumie to ciekawe czy to jest ta Katrin Ze swoim dzieckiem To jest dobre pytanie A tymczasem idźmy dalej Co my tu mamy do brata Seftona. Jest bardzo duże czytanie, zaraz mi gardło siądzie przy tym. Czcigodny bracie Seftonie. Pozwolę sobie przypomnieć bratu, o czym wspomniałem już wielokrotnie, a mianowicie, że stację alchemiczną należy sprzątać po każdym jej użyciu. No bratu, tu nic ciekawego nie ma. Jeśli te uchybienia będą się powtarzać, bla, bla, bla. Dobra, jebać. O, ale to receptura na mikstury. No to najsik. Co my tu mamy? Klucz do laboratorium. O. O, o, a to czekaj, bo to jak. To tu będzie laboratorium chyba, nie? W takim razie, tak jest. Dobra, otwierajmy. Oshit. shit. Mamy tu przeciwnika. Dobra, pod, podkradnijmy się do niego. Dobra. No. Dobry, ciężki atak wsiada, si ale i tak mnie zdążył jebnąć przynajmniej raz. Kurna! Ja to mam pecha, co? Dobra. No okej, okay, no odblokowaliśmy sobie Odblokowaliśmy sobie alchemię tym sposobem Historia wyspy umarłych, dobra, to nie będziemy już tego czytać Tu są jakieś listy, zapiski Metodą Murona, umysłu oddzielenie A, to jest jakaś książka po prostu, dobra, to wam to dam tak, żebyście sobie mogli przeczytać I raz Dwa I trzy Abyście sobie mogli zatrzymać i przeczytać nam list. Nadszedł czas, moi bracia. Słyszę jak płaczecie. Biada nam, biada, bo uniknęliśmy śmierci tylko po to, by podążała za nami aż do ziemi obiecanej. Ale ja wam powiadam, nie wszystko stracone. Powiadam wam, że w nasze zbawienie jest tuż za rogiem. Prowadzi nas do jednego miejsca, gdzie możemy walczyć z Czerwonym Morem i zwyciężyć. Bowiem jest jedna rzecz, której nie posiadliśmy w utraconych ziemiach. Jedna rzecz rodzima tylko dla Awalonu. Jedna rzecz, którą, która jest odpowiedzią na wszystkie nasze modlitwy: pradawny dziw. Wielu uważa, że dziw to nic innego jak kolejne przekleństwo narzędzie naszej nieuchronnej zagłady, ale ja wierzę, że to nasza jedyna nadzieja na przetrwanie. Nie powinniśmy się go bać, ale przyjąć z wiarą i mądrością, powitać w naszych umysłach. A on uleczy nasze ciała. Wzywam wszystkich odważnych i wszystkich wiernych głoście dobrą nowinę, przygotujcie swoje narzędzia, wyzbądźcie się wątpliwości i strachu, aż wszystko, co pozostanie, to umysły gotowe zaakceptować dziw jako naszą zbawczą łaskę. Szukajcie obiektów na skraju dziwu. No. I zapiski z łapanki jeszcze, ale tutaj. Co, no, potencjalne? A, nic ciekawego w sumie. Kogo, gdzie, po co, jaki potencjał, etc. Nic ciekawego. Miksturki leczenia, skrzepy to takie rzeczy się przydadzą na pewno. Dobra, tu laboratorium alchemiczne. Dobra, mączka kostna. Encyklika drugiego papieża, to sobie przeczytajcie. Raz i dwa. Superancko. Szafka jest pusta, ale za szafką mamy przejście w dół. Gorąca maść to się przyda. Czy coś tu jeszcze? A laboratorium jeszcze. Dobra, teraz ja na pewno miksturki stworzę. Bo one mogą się później przydać. Zdecydowanie. I w ogóle, że oni krew spuszczali z tych ludzi. Tylko pytanie, po co tutaj? Chyba, że do stołu alchemicznego, żeby to szło. No bo tak to nie widzę większego sensu. Czemu akurat tutaj? Coś dziwnego. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i oczywiście, zostawcie subskrypcję, jeśli nie subskrybujecie mojego kanału. To tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do następnego. Na razie. No i cześć.